Nauczanie domowe. 3 lipca. Ewangelia według świętego Jana. Rozdział 20, wersety od 24 do 29. Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z uczniami, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znów wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Tomasz miał przydomek Didymos. Oznacza to bliźniak. Wnioskować więc możemy, że Tomasz miał brata bliźniaka, który nie należał do grona apostołów. Chciejmy więc to rozważanie poprowadzić po tej linii. Bliźniacy, bracia. Jeden jest apostołem, drugi nim nie jest. Kim jesteś? Którym z tych bliźniaków? Należysz do grona uczniów? Czy też należysz do tego świata? Słuchasz słów Jezusa? Czy też dochodzą do ciebie głosy z rozmaitych stron i dajesz im posłuch? Kim jesteś? Z kim się utożsamisz, gdy patrzysz na tych bliźniaków? Pierwsza scena to nieobecność Tomasza pośród uczniów. Czy ty odchodzisz od wspólnoty? Czy zdarza się tobie takie pozostawienie tego grona, w którym powinieneś być? Czy odchodzisz od małżeństwa emocjonalnie, wewnętrznie, a nawet może fizycznie? Czy nie uciekasz gdzieś w coś? Czy tak jest z twoim byciem w rodzinie? Czy to nie jest jedna z cech twoich, nieobecność? Czy to nie może być imię bliźniaka? Bliźniacze imię, nieobecność. A może odchodzisz ze wspólnoty katolickiej? Formalnie jesteś, pozornie można cię zaliczyć, ale tak naprawdę nie uczestniczysz, opuszczasz, nie angażujesz się, odchodzisz. A może to takie od czasu do czasu, tak jak Tomasz. Możemy przypuszczać, że powodem tej nieobecności były odwiedziny u brata. Odwiedziny, które są w rodzinie, odwiedziny twoich bliskich, odwiedziny twojego rodzeństwa, są budujące czy rujnujące? Jakie to są spotkania? O czym rozmawiacie? Czy rzeczywiście jesteście jak bracia, bliźniacy, którzy chcą razem budować? Czy też kończy się często nieporozumieniem, kłótnią albo rozejściem się? Czy modlicie się w swoich intencjach, w intencjach swoich rodzin? Jakie są te odwiedziny u brata? Być może ta rozmowa poddała w wątpliwość to, co robił Tomasz. No bo przecież to był moment, kiedy wszyscy apostołowie się rozpierzchli. To był moment, kiedy mistrz został zgładzony. Kiedy wiele nadziei zostało pogrzebanych wprost. Więc być może brat, bliźniak mówił Tomaszowi: słuchaj, po co te
trzy lata, wałęsania się po kraju. Po co ta twoja uczniowska formacja? Po co to twoje słuchanie słów Jezusa? Przecież nie ma sensu. Do czego to jest teraz potrzebne? Do czego ci dzisiaj się to przyda? Do niczego. Koniec. Grób. Klęska. Wszystko pogrzebane. Rodzina weryfikuje nasze zaangażowanie w wiarę, weryfikuje naszą postawę wobec Boga, weryfikuje wartości, którymi żyjemy, ale niestety też czasami pacyfikuje entuzjazm. Czy ty potrafisz obronić ideały wobec bliźniaka, który jest obok ciebie? Czy ty stajesz jasno w czasie rozmów po stronie chrześcijańskich wartości? Czy jesteś w stanie mówić o Jezusie, który umarł i zmartwychwstał? Czy potrafisz pokazać sens takiego właśnie wieloletniego uczniostwa? Czy twoja rodzina weryfikuje ciebie? Ale też, czy ty przypadkiem nie pacyfikujesz czyjegoś entuzjazmu? Kim jesteś w tej bliźniaczej parze? Kiedy przychodzi Jezus po raz drugi, okazuje się, że Tomaszowi, bliźniakowi, brakuje doświadczenia. Więc podchodzi z rezerwą do tych słów, których używają jego współuczniowie, jego przyjaciele, jego bliscy duchem. Dlaczego? Dlatego, że zabrakło mu doświadczenia. Zabrakło mu doświadczenia Jezusa zmartwychwstałego. Kiedy budujecie małżeństwo, rodzinę, to czy dbacie o to, żeby mieć te same doświadczenia, żeby zapraszać się na wydarzenia, zapraszać się na spotkania, zapraszać się w doświadczenie, które jest i może być wspólne, aby budować, by to było coś, co staje się waszym punktem oparcia, punktem odniesienia czasami, a czasami przedmiotem rozmowy, by się podzielić, by pogłębić, by opowiedzieć, co to znaczy, kiedy razem byliśmy w tym doświadczeniu. Jako małżonkowie, bądźcie jak bliźniacy, którzy się nigdy nie opuszczają. I ostatnia scena to wejście w misterium. Tomasz, bliźniak, tak mówimy, niedowiarek, pozwolił się wciągnąć w misterium. Pozwolił się wciągnąć w dialog z Chrystusem zmartwychwstałym. Kim jesteś? Czy tym ciągle niedowierzającym, czy też tym bliźniakiem, który pozwolił się wciągnąć w misterium, w tajemnicę, w wyznanie wiary, w cudowne odkrycie, że jest Pan i Bóg i że 3 lata mają sens i że to doświadczenie mogę zanieść do mojego brata bliźniaka, który czeka na mnie w domu.